Schizofrenia jest chorobą przewlekłą i nawracającą. Może mieć objawy, stany takie, w których pacjent będzie prezentował dużą ilość objawów i będzie się z tego powodu źle czuł i będzie źle funkcjonował. Ale też mogą być stany remisji, czyli takie, gdzie pacjent nie będzie miał żadnych objawów i będzie funkcjonował bardzo dobrze. I ten stan remisji może się niestety skończyć wtedy, kiedy pacjent zapomni, co trzeba robić, żeby się ustrzec przed nawrotem. Czyli można powiedzieć, że są pewne czynniki i one są zbadane, opisane przez badaczy i w codziennym życiu my je widzimy, obserwujemy i widzą je pacjenci, które powodują, że schizofrenia, objawy mogą nawrócić wtedy, kiedy ich nie było. I są to takie czynniki jak odstawienie leków. Czyli na przykład pacjent uważa, że przyjmuje leki już dosyć długo, dobrze się na nich czuje, dobrze funkcjonuje, więc po co mi są leki? I sam bez wiedzy lekarza odstawia nagle leki. Czasem jest tak, że nawrotowi sprzyja zmniejszenie dawki leków. Czyli często to wynika z sytuacji, w której również pacjent się dobrze czuje i dobrze funkcjonuje i czasem nawet może się to odbyć pod kontrolą lekarza, że powoli zmniejszamy dawki leków, które były stosowane w ostrej fazie choroby i wtedy na przykład takie czynniki jak stres, na przykład jakiś egzamin, poważne wystąpienie, jakaś kłótnia czy inne życiowe sytuacje bardzo stresujące pacjenta, mogą spowodować, że no niestety ta zmniejszona ilość leków może spowodować, iż objawy wrócą, ponieważ no ta zmniejszona dawka leków tak jakby nie zabezpiecza pacjenta przed silnymi stresami. Czasem bywa tak, że choroba somatyczna, na przykład ciężka grypa albo jakaś inna choroba, mogą spowodować, że pacjent dozna jakichś nawrotu objawów, ale niekoniecznie muszą to być wszystkie objawy. Czyli na przykład okresowo może czuć jakiś lęk, niepokój, okresowo mogą wystąpić zaburzenia snu na przykład, czy jakieś zmiany w apetycie. I wtedy warto jest pójść wcześniej do lekarza, zanim rozwinie się choroba, czyli zanim dołączą się do tego inne objawy choroby. Jeszcze innymi czynnikami, które mają wpływ na to, że choroba może nawrócić, to jest przyjmowanie substancji psychoaktywnych. Niestety zarówno niewinne tak zwane palenie marihuany, czy picie piwa, czy innego alkoholu, czy przyjmowanie innych substancji psychoaktywnych, jak mefedron, amfetamina czy dopalacze, mogą w konsekwencji spowodować, że objawy choroby nawrócą, nawet jeśli pacjent w tym samym czasie przyjmuje leki. Także można powiedzieć, że zarówno gorsze leczenie farmakologiczne, niesystematyczne, odstawienie leków, zmniejszenie dawki, niezgłaszanie się na wizyty do lekarza, jak też nadmierny stres czy substancje psychoaktywne mogą spowodować nawrót choroby i pojawienie się objawów wtedy, kiedy już ich nie było i pacjent funkcjonował dobrze.